1926 roku powstała Kobieca Organizacja Narodowo-Socjalistyczna. W jej działalność zaangażowały się kobiety z różnych środowisk, zarówno gospodynie domowe, jak i studentki czy robotnice. Podczas wyborów prezydenckich w 1932 roku podwoiły wysiłki, by wynieść Adolfa Hitlera do władzy. Drukowały ulotki, szyły sztandary ze swastyką, rozdawały jedzenie i napoje. Czasem nawet narażały życie. Byłyśmy dumne z naszych sztandarów ze swastykami. Gdy chodziłyśmy z matką rozwieszać plakaty i wrzucać ulotki do skrzynek na listy, napastowali nas komuniści. Nie wiem, skąd brała się nasza odwaga. Myślę, że z fanatyzmu. Te pierwsze nazistki walnie przyczyniły się do zwycięstwa w wyborach. Wiwatowały na cześć Adolfa Hitlera, który 30 stycznia 1933 roku został powołany na stanowisko kanclerza. Partia nazistowska potrafiła wykorzystać fanatyzm kobiet i ich nadzieję na lepsze jutro. Przydzieliła im rolę, dzięki której mogły służyć celom III Rzeszy.